Cześć, witam w Watch & Work. Watch & Work to seria poradników wideo opracowana przez ConTiTech i przeznaczona dla mechaników samochodowych. Z nami nauczysz się, jak szybko, łatwo i bezpiecznie wymieniać paski. Filmy przedstawiają profesjonalistom sposób postępowania krok po kroku. Warto z nami zostać. Dzięki nim zaoszczędzisz czas podczas następnego montażu. Nazywam się Stefan Meyer i w każdym filmie zademonstruję Ci obsługę innego silnika. Spójrzmy teraz na dzisiejszy temat. Dziś silnik Fiata Punto, rocznik 2003, o pojemności 1,2 litra i 44 kW, o kodzie 188 A4000. Przy tej wymianie zastosujemy zestaw paska z pompą wody CT999WP1 i BTTHZ jako narzędzie specjalne do ustawienia napięcia paska. Ja już wcześniej przygotowałem ten silnik. Jednak Ty musisz zdjąć osłonę silnika, górną i dolną osłonę paska rozrządu oraz koło wału korbowego. Podczas ustalania GMP trzeba zwrócić uwagę na dwa punkty. Pierwszy to wycięcie na dole wału korbowego, znajdujące się około godziny 7, a drugi to wycięcie na kole wałka rozrządu około godziny 9. Każde z nich musi być wyrównane z rowkiem na części za nią. Znaki są poprawnie ustawione i wyrównane. Poluzuj nakrętkę rolki napinającej i zmniejsz napięcie paska rozrządu przed jego demontażem. OK, pasek rozrządu został już zdjęty. Przed przystąpieniem do wymiany części pamiętaj, że w tym silniku nie zamontowano żadnych narzędzi blokujących. Uważaj, aby przypadkowo nie zmienić położenia mechanizmu rozrządu. Zwróćcie uwagę na to, że pompa wody nie ma żadnych uszczelek. Ta pompa wody jest uszczelniana przy użyciu specjalnego uszczelniacza. Należy używać uszczelniacza zgodnie ze specyfikacją producenta. Stosuj tylko cienką warstwę masy uszczelniającej. Proszę nie nakładać paciorków tak grubych jak kciuk. Jeśli to zrobisz, uszczelnienie może się znaleźć w układzie chłodzenia i doprowadzić do jego zatkania. Warto zauważyć, że po nałożeniu uszczelniacza i montażu pompy należy pozostawić pompę wody w pozycji całkowicie nienaruszonej przez co najmniej godzinę. Zatem nie napełniamy układu wodą i nie zakładamy na nią jeszcze paska rozrządu. Jeśli to zignorujesz, może się okazać, że następnego dnia pompa wody będzie ciekła. Nowe komponenty z zestawu zostały już zamontowane. Podczas wymiany paska należy zauważyć, że jest on kierunkowy i ma na sobie dwa znaczniki. Dwa znaki muszą być zgodne ze znakami, które ustawiliśmy wcześniej. Nadszedł czas na napięcie paska. Potrzebujesz naszego BTTHZ i klucza napinającego, który znajduje się w toolboxie V02. Podczas napinania potrzebujemy dwóch punktów pomiarowych. Jeden punkt pomiarowy mamy naprzeciwko pompy wody, a drugi naprzeciwko rolki napinającej. Te dwie wartości należy dodać do siebie. Suma musi się zmieścić w zakresie od 160 do 210. Podczas pomiaru napięcia należy pamiętać, aby umieścić tylko jeden mikrofon w odległości około 1 do 2 cm nad powierzchnią paska. Przeprowadzenie pomiaru w inny sposób wypatrzy wynik. W tym silniku zawsze ustawiam napięcie tak, że naprzeciwko rolki napinającej mam odczyt około 80 do 90 Hz. Po dodaniu do odczytu z drugiej strony uzyskujemy odpowiedni wynik. Teraz musisz sprawdzić napięcie paska rozrządu. W tym celu obróć silnikiem dwa razy, ponownie ustaw mechanizm rozrządu i sprawdź obydwa punkty pomiarowe. OK, już prawie skończyliśmy. Musimy jedynie dokończyć montaż silnika. Przestrzegaj specyfikacji producenta i momentów dokręcania. Pamiętaj, zachowaj ostrożność. Zanim Wasz ulubieniec ponownie wyruszy na drogę, nie zapomnijcie o udokumentowaniu wymiany rozrządu. Umieść naszą naklejkę informacyjną w widocznym miejscu komory silnika.